wam dzisiaj opowiem historię Mikołaja. Mikołaj stał na podwórku i patrzył się w niebo, a na tym niebie nie było absolutnie nic. I on tak stoi i się patrzy. I tak patrzy. I przychodzi jego kolega Kuba, staje obok Mikołaja i tak patrzy do góry i nic tam nie widzi. I sobie myślę, co za dziwak, stoi i się patrzy w puste niebo. No bo czy wy tak stoicie i patrzycie na puste niebo? Patrzę, kiedy nie ma. No ale tak się patrzy, przez 15 minut stoi i tak patrzy. Ja czasami patrzę krótko. Ale to krótko patrzy, tak Mateusz, no a ten Mikołaj już stał bardzo długo. No i ten Kuba się go pyta, Mikołaj, a co ty robisz? Przecież na tym niebie nic nie ma. A Kuba mówi, wypatruję Bettinę, mojego gołębia. Kuba na niego patrzy i mówi, gołębia? No, bo mam swojego gołębia, który nazywa się Bettina i trenowaliśmy go do takich krótkich lotów i myśmy go wypuszczali i on wracał do domu. No i dzisiaj nastał dzień, kiedy musi przebyć swoją najdłuższą podróż. Zostawiliśmy go u cioci Zosi w Gdańsku nad morzem. Wiecie, gdzie jest Gdańsk? To jest tak bardzo daleko. My jesteśmy tu, a Gdańsk jest tu i to jest bardzo daleko. No i zostawili tego gołębia u cioci i ciocia go miała wypuścić rano. No i Mikołaj stał i się patrzył, kiedy ten gołąb do niego wróci. A ten Kuba mówi, ale ty chyba nie myślisz, że ten gołąb dzisiaj wróci, no przecież gołębie tak szybko nie latają. On mówi, gołębie latają bardzo szybko, on zaraz wróci, zaraz zobaczysz. I się nie mylił i patrzy, ej, patrz Kuba, leci, to na pewno jest Bettina. I Bettina prosto wleciała w jego rączki. Mikołaj zamknął go w klatce, gdzie na Bettinę już czekała woda i jedzonko. I tak patrzy Mikołaj na tego gołąbka i mówi, zobacz, nawet się nigdzie nie zatrzymał po drodze. Od razu przyleciał prosto do mnie, prosto do domu. A skąd wiesz, przecież nie śledziłeś Bettiny, no to skąd wiesz, że się nigdzie nie zatrzymywał? Bo patrz, on ma czyste nóżki, a to, że ma czyste nóżki, znaczy, że się nigdzie nie zatrzymał. I w tym momencie wrócił tata od Mikołaja. I chłopaki opowiedzieli mu o locie Bettiny i Mikołaj mówi, on się nigdzie nie zatrzymał, bo ma czyste nóżki. A tata tak patrzy i myśli, wiecie co chłopaki, my chyba też jesteśmy jak te gołębie, bo my też jesteśmy cały czas w drodze do naszego domu. A gdzie jest nasz dom? W niebie. W niebie. I my to jak te gołębie, żeby wejść do tego nieba, do domu, to musimy mieć czyste nóżki. A co to znaczy, że musimy mieć czyste nóżki? My musimy być czyści. Tak, mamy być bezgrzeszni. A jeśli zgrzeszymy, to co musimy zrobić? Tak, musimy poprosić Pana Boga, żeby nam wybaczył i wtedy stajemy się czyści i wtedy możemy wejść do Pana Boga. I chcę, żebyście właśnie zapamiętali, że musimy być jak te mądre gołąbki. Musimy lecieć prosto do domu, który nasz dom jest w niebie i musimy być czyści i musimy się starać nie grzeszyć, być dobrymi dziećmi, dobra? Zapamiętacie? Tak. Super, to będziecie wracać.